Mamy możliwość podziwiać dość rzadki u nas widok, kiedy wilki akurat zostawiły coś ze swojej ofiary. No tutaj w zasadzie cały prawie szkielet się zachował. Jeszcze tam kawałki są rozwłóczone dalej. Ten byczek był upolowany gdzieś na początku kwietnia. Tutaj wtedy prawie się wejść nie dało, tutaj po prostu było bagno. No i on utknął w tym bagnie. I no to już w tym momencie był załatwiony, no bo nie mogąc uciekać, wilki po prostu miały bardzo ułatwioną sytuację. W przypadku tej grupy ta metoda polowania nie jest najczęściej przez nie wykorzystywana. Ta grupa preferuje polowanie z wykorzystaniem przeszkód terenowych. No tu można też uznać, że w sumie torfowisko czy bagno było, prawda, taką przeszkodą. Natomiast one zazwyczaj wykorzystują na przykład powalone kłody, na które nakierowują ofiarę. Bardzo często również korzystają też z pomocy człowieka, bo doskonale wiedzą, gdzie są grodzenia w lesie, na uprawach, i zapędzają jelenie właśnie na siatkę grodzeniową. Jeleń się najczęściej o tą siatkę rozbija i w zasadzie no, wilki mają bardzo już ułatwioną robotę, bo niewiele już im zostaje tam do pracy. Natomiast w takich warunkach naturalnych właśnie bardzo często potrafią doskonale, to trzeba wilkom przyznać, mają doskonałą pamięć topograficzną. One doskonale znają każde przewyższenie, każdy żlebik, każde przewrócone drzewo, bo na przykład bardzo często jelenie albo sarny są kierowane właśnie w takie miejsce, gdzie leży duża kłoda, albo na przykład jest sporo takich małych kłód ułożonych, to tam najchętniej sarny zapędzają, bo sarna po prostu w tym momencie, no zawsze na którejś z takich przeszkód się potknie w końcu, no i też już mają tutaj ułatwioną robotę. W każdym razie to polowanie to nie jest taka sobie bezładna jakaś, prawda, pogoń. Nie, to jest zaplanowana z góry akcja, w której wszyscy uczestnicy tego polowania znają swoją po prostu pozycję, wiedzą, co mają robić. Jak widać, po prostu radzą sobie, ułatwiają sobie znacznie to polowanie, no bo właśnie te przeszkody im bardzo, bardzo ułatwiają. Też wykorzystują sytuacje takie, że tu akurat teren jest taki bardzo pofałdowany, w związku z czym są skarpy czasami bardzo strome i jeżeli szczególnie, prawda, jelenia zapędzą na taką skarpę, on często się tam potknie i przewróci i też w tym momencie już jest w zasadzie zdobyty. Także ta grupa preferuje taką właśnie metodę polowania, ale na przykład tutaj trochę mniej wiem o obyczajach grupy południowej, ale te miejsca polowania, które widziałem, one dość chyba częściej wykorzystują polowanie z zasadzką. To jest z kolei taki model polowania, gdzie kilka wilków się gdzieś chowa, a reszta grupy napędza ofiarę na to miejsce ukrycia. To raz widziałem bardzo fajne ślady właśnie polowania na wigrach, gdzie trzy wilki siedziały schowane w trzcinowisku, a dwa pędziły jelenia po lodzie w stronę właśnie tego trzcinowiska. No i kiedy już się tam całe to towarzystwo zbliżyło, te trzy wilki takim wachlarzem wyskoczyły, odciąły drogę, no i też, prawda, sukces był. Trzeba przyznać, że w przypadku polowań one naprawdę robią to bardzo inteligentnie i tu pokazują po prostu, że są naprawdę bardzo mądrymi zwierzętami.